Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj kolejny poradnik, tym razem będzie dotyczył on częstego problemu, ponieważ często pytacie mi się na przykład, czy kupić słuchawki tańsze na mini jackach plus zewnętrzną kartę dźwiękową, czy na przykład kartę do komputera, jakiegoś Soundblastera, czy Xonara, czy zainwestować w droższe słuchawki na USB, które mają własny układ dźwiękowy. Często podajecie też mi konkretne dwa modele do wyboru i mam Wam doradzić, co jest lepsze. Oczywiście prostej odpowiedzi na to pytanie nie ma, ale mam nadzieję, że ten poradnik Wam ułatwi wybór. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że na rynku mamy naprawdę wiele headsetów w różnych cenach i też w tym poradniku zobaczycie sporo z nich. Jeśli interesują Was ceny prezentowanych tutaj słuchawek, sprawdźcie je sobie jak najbardziej bez problemu w opisie filmu. Wystarczy rozwinąć opis filmu, macie wszystkie ceny, linki, tak więc szperajcie, sprawdzajcie do woli. Pamiętajcie oczywiście, że te słuchawki, które tutaj pokazuję, są po prostu słuchawki, które sam testowałem z mojego doświadczenia, które mogę polecić, a na rynku mamy dużo więcej sprzętu wartego po prostu swojej ceny, dobrego sprzętu. Tak więc jeśli będziecie mieli jeszcze jakieś indywidualne pytania do poradnika, postaram się na bieżąco odpowiadać, oczywiście w miarę możliwości czasowych. Bierzcie pod uwagę, że niestety mój czas jest ograniczony. Chcę dla Was robić coraz więcej ciekawych poradników, coraz więcej filmów, a niestety czasu nie przybywa. Tak więc nie miejcie mi za złe, jeśli komuś nie odpowiem po prostu z braku czasu. Postaram się też takie rzeczy nadrabiać w kolejnych poradnikach. Pytania, które się często powtarzają, są brane jako tematy numer jeden do kolejnych poradników. No dobrze, w tej chwili zaczynamy już poradnik, tak więc zapraszam Was do oglądania. Tak więc na początku naszego poradnika nasuwa się pytanie, dla kogo słuchawki na USB? Jeśli jesteście posiadaczami dobrej karty dźwiękowej, takie jak chociażby karty Asus Xonar, czy lepsze konstrukcje Creative Sound Blaster, albo macie na przykład jakiś zewnętrzny DAC czy wzmacniacz, wtedy warto wybrać dobre słuchawki na mini jackach. Także, jeśli jesteście szczęśliwymi posiadaczami gamingowej płyty głównej, które na ogół mają dużo lepszy układ dźwiękowy niż te standardowe, wtedy myślę, że również możecie spokojnie zainwestować w słuchawki na mini jackach. Natomiast jeśli posiadacie po prostu standardową płytę główną z na ogół słabym zintegrowanym systemem audio, wtedy dobrze rozejrzeć się za porządnymi słuchawkami na USB. A teraz podpowiem Wam kilka konkretnych propozycji. Za około 90 zł możecie stać się posiadaczami bardzo fajnych słuchawek Superlux HD681. Słuchawki te są wygodne, dość lekkie i zapewniają dźwięk naprawdę dobrej klasy. Oczywiście podłączane są poprzez mini jacka. Kolejna propozycja to dosłownie kilka złotych droższe słuchawki Bladi G500. Przyzwoicie wykonane, dość wygodne oraz zapewniające też dźwięk na dość dobrym poziomie. Za 115 zł możecie kupić słuchawki firmy Hama. Jest to model Urage Explode. Słuchawki bardzo lekkie i bardzo wygodne, grające całkiem nieźle. W tej cenie możecie znaleźć także słuchawki na USB. Jednym z najtańszych modeli jest model Genius HSG450. Kosztuje około 100 zł i poza tym, że jest podłączany przez USB, posiada także podświetlenie oraz zapewnia wirtualny dźwięk 7.1. Bardziej zaawansowany model to Genius Zabius. Słuchawki podświetlane, podłączane przez USB, bardzo wygodne, masywne przy okazji, świetnie grające. Dużą zaletą jest także możliwość podłączenia ich do wielu konsol. Za około 150 zł możemy kupić słuchawki Bladi G501, czyli ulepszoną wersję G500 podłączaną przez USB. Wtedy mamy również już dźwięk wirtualny 7.1. Wchodząc już na wyższą półkę cenową i jakościową, przyglądamy się słuchawkom Logitech G230. Słuchawki te możemy kupić w okolicach 200 zł i zapewniają one już dźwięk na naprawdę dobrym poziomie. Przy okazji są bardzo wygodne. Ale jeśli chcemy czegoś na USB, Logitech ma także drugą propozycję. Są to słuchawki Logitech G430, które są praktycznie tymi samymi słuchawkami co Logitech G230, natomiast w zestawie mają także opcjonalną kartę dźwiękową na USB. Jeśli te słuchawki podłączymy przez tą kartę, mamy wtedy także dźwięk wirtualny 7.1 oraz funkcję redukcji szumów mikrofonu.
Dlatego za kilkadziesiąt złotych więcej w porównaniu do wersji G230 otrzymujemy produkt dający nam większą ilość możliwości. Jedne z najlepszych słuchawek na rynku to bez wątpienia HyperX Cloud. Pierwsza wersja posiada podłączenie poprzez mini jacki i zapewnia bardzo wysokiej jakości dźwięk, tak w grach, jak i podczas słuchania muzyki. Są to słuchawki także świetnie wykonane i bardzo, bardzo wygodne. Natomiast istnieje także druga wersja, czyli HyperX Cloud 2. Słuchawki droższe o jakieś 80-100 zł, natomiast posiadające również w zestawie, podobnie jak Logitech G430, opcjonalny układ dźwiękowy na USB, umożliwiający również włączenie efektów specjalnych wirtualnego 7.1 oraz możliwość włączenia efektu redukcji szumu w mikrofonie. No okej, część praktyczna jest za nami. Przyda się pewnie teraz takie króciutkie podsumowanie całości. No więc tak, jeśli macie w komputerze dobrą kartę dźwiękową lub jakiś zewnętrzny układ dźwiękowy, wzmacniacz DAC, wtedy jak najbardziej osobiście polecam dobre słuchawki na mini jackach, ponieważ będzie wtedy dla Was najlepiej. I układ dźwiękowy komputera, czyli ta karta dźwiękowa dostarczy dobrego dźwięku i też dobrej jakości słuchawki będą w stanie ten dźwięk odebrać i przekazać Waszym uszom. Więc będziemy mieli taki pełen już układ, system działający świetnie i sprawnie. Słuchawki z własnym układem USB dla kogo? Przede wszystkim dla użytkowników, którzy posiadają podstawowe płyty główne z takim najprostszym układem Realtek, który jak wiadomo dobrego dźwięku nie zapewnia. Wielu z Was w komentarzach to również powtarza bardzo często. Wtedy takie słuchawki już ze średniej półki cenowej na USB 200-300 zł potrafią zapewnić na własnym układzie naprawdę bardzo dobry dźwięk. No i trzecia kategoria, słuchawki hybrydowe, czyli takie, gdzie nie jest na sztywno ten kabel połączony z USB, tylko mamy jakiś adapter, przejściówkę. Wtedy jest to fajna opcja i dla posiadaczy laptopów, i dla posiadaczy komputerów stacjonarnych, ponieważ na przykład do laptopa podłączymy sobie przez USB, przez tą przejściówkę, a chcemy posłuchać muzyki też na smartfonie czy tablecie, wtedy sobie podpinamy bezpośrednio mini jackami również do komputera. Jeśli wtedy mamy jakąś lepszą kartę dźwiękową w tym komputerze, też warto sobie podpiąć jackami, a ten układ USB zostawić tylko na takie specjalne okazje, czyli na podłączenia do słabszych komputerów po prostu bez karty dźwiękowej z wyższej półki lub do laptopa, gdzie też ten dźwięk jest taki powiedzmy przeciętny. Tak więc myślę, że informacji dzisiaj przekazałem Wam sporo. Jeśli macie pytania, to śmiało zadawajcie, komentujcie. Przypomnę Wam jeszcze, że ceny prezentowanych tutaj słuchawek sprawdzicie sobie w opisie filmu. Kolejne poradniki już wkrótce, staram się robić ich coraz więcej, ponieważ wiem, że je lubicie, lubicie oglądać. Same statystyki pokazują, że po prostu to Wam się podoba. Dlatego staram się iść w tym kierunku, nie robić dla Was tylko rozpakowań, recenzji, ale też dużo poradników. Przy okazji zapraszam też na mojego Facebooka, tam też się dużo dzieje, dużo wstawiam jakichś newsów, własnych przemyśleń, możecie się dowiedzieć, co nowego się dzieje na kanale i nie tylko. Tak więc dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, zapraszam też do innych poradników, linki macie też tutaj w filmie i pozdrawiam Was, cześć!